Cześć, witajcie na moim kanale. Proszę Was na kolejny lumpeksowy haul. Tym razem mam rzeczy po 4 zł i powiem Wam, że chyba to jest jeden z najlepszych hauli, które miałam do tej pory tutaj na kanale. Wcześniej, wiadomo, jak nie nagrywałam, to też zdarzało mi się fajniejsze haule, ale no z takiej historii mojego kanału nie wiem, czy to nie jest najlepszy. Na pewno tak mi się wydaje, że to jest jeden z najlepszych pod względem użytkowości rzeczy, ponieważ mam bardzo fajny płaszcz, kurtkę i drugi taki cieniutki płaszczyk, zresztą zobaczycie. Może nie jest to najlepszy haul pod względem urody rzeczy, bo jednak jakieś śliczne sukienki są pewnie ładniejsze niż płaszcz, ale jednak płaszcz jest chyba jednak bardziej opłacalny. Także pokażę Wam najpierw ten płaszcz. Jest to płaszcz Mango i wygląda w ten sposób. Jest naprawdę prześliczny, taki jasny, piaskowy, beżowy kolor. Jest to rozmiar S, także nie wiem, czy zostawię sobie jako taki oversize bardziej, bo ja bym sobie brała jednak rozmiar mniejszy zazwyczaj. Ale z drugiej strony, teraz większość płaszczy jest taka oversize'owa wszędzie w sklepach do dostania w sieciówkach, więc ten, który nie miał być chyba jakoś specjalnie oversize'owy, będzie po prostu na mnie bardziej oversize'owy lub po prostu oddam go mojej mamie, który wtedy będzie zupełnie w jej rozmiarze. I tak jeszcze się zastanawiam właśnie, do kogo z mojej rodziny on powędruje, ale myślę, że naprawdę jest świetny i mega się go opłacało kupić. I na pewno on ma wełnę w składzie, bo nie sprawdzałam składu. Ale już kiedy go wyprałam, to po prostu, wiecie, wełna bardzo charakterystycznie pachnie, kiedy jest mokra. I myślę, że jest tutaj na pewno jakaś część wełny. I tak, miałam rację, po zapachu. Jest to 60% wełny, 25% poliestru, 10% polamidu, 4% akrylu i 1% bawełny. No a podszewka jest to 100% poliester. Oczywiście pokażę Wam na przebitkach na mnie ten płaszcz, no bo tutaj tak za bardzo go nie możecie zobaczyć. Taka tradycyjna długość jak na płaszcz, gdzieś do kolana. Naprawdę mega fajny, za 4 zł jestem. Jestem naprawdę w szoku, że nikt się na niego nie skusił. Ja go tak wzięłam do domu, nawet specjalnie nie oglądając za bardzo, tylko tak zobaczyłam rozmiar, fajny płaszcz i w domu jeszcze go tak dokładnie oglądałam, mówię, może nie zauważyłam, jest jakiś, nie wiem, dziurawy, poplamiony czy coś, no bo ani nie jest to jakiś taki niespotykany rozmiar. Płaszcz jest maksymalnie tradycyjny, nie mam pojęcia, może po prostu ze względu na porę roku, że już ludzie bardziej kupią wiosenne rzeczy, ale naprawdę aż ciężko mi wierzyć, że udało mi się go trafić za taką cenę, dlatego no, to jest jeden z moich najbardziej opłacalnych hauli, no płaszcz też nie jest w ogóle zniszczony, nawet nie wymaga jakiegoś takiego delikatnego ogolenia, nic. Naprawdę mega, mega mi się udało. Strasznie się z niego cieszę. Kolejna rzecz jest to spódniczka marki New Look w rozmiarze 34. Jest ona z takiego sztucznego zamszu, także chyba nawet nie ma sensu sprawdzać składu, bo jest na pewno poliester. Jest cała rozpinana na guziki, na zatrzaski. Guziki są w miarę ok, tak wiecie, dosyć ciężko się je zapina, także plus nie będą się same rozpinały. Maszówki można założyć z paskiem. Mam już dosyć podobną spódniczkę. No ale to ma troszeczkę inny kolor, więc dlaczego by nie mieć dwóch, zwłaszcza za taką cenę. I kolejna rzecz, jest to też spódniczka w rozmiarze 34, też marki New Look. I wygląda w ten sposób, ta jest ekoskóry, także też poliester. Kolor ma dosyć nietypowy, spodobał mi się. Jest to taki bardzo, bardzo ciemnofioletowy, tak staram się go pod lampę bardziej wziąć, żeby było go widać. Ale myślę, że w miarę wygląda na podglądzie tak jak w rzeczywistości. Jest to taki prawie że czarny odcień fioletu. Naprawdę fajny, taki troszeczkę inny kolor. Mam dużo spódniczek do koskóry, ale w tym kolorze nie mam żadnej, w sumie żadnej rzeczy nie mam w tym kolorze. Taki dosyć ciekawy kolor. Ma z przodu dwie kieszonki, z tyłu zapinana na zamek. Taka maksymalnie klasyczna, krótka spódniczka. I kolejna rzecz, jest to taka jasno-niebieska kurtka dla mojej mamy. Taka nie jest jakaś super elegancka, taka bardziej, wiecie, na wyjście z psem, z kapturkiem. Maksymalnie, wiecie, prosta, luźna. Nawet nie wiem, jaki to jest rozmiar, bo tak brałam bardziej na wielkość, na oko, ale widzę, że metka jest maksymalnie spłowiała. Nie wiem, czy coś... Nie, dobrze, widzę. Jest tutaj S-ka, także jest w rozmiarze S. Skład spróbuję odczytać tak pod światło trochę. Jeszcze troszeczkę go widać. 81% poliester i 19% polamid. To jest ta wierzchnia warstwa i podszewka 100% poliester. Taka leciutka kurteczka, myślę, że w takiej cenie może być spokojnie i ma bardzo fajny kolor, taki wiosenny typowo. Taka typowa, wiecie, przejściowa kurtka. Kolejna rzecz, jest to płaszczyk, który mi się strasznie podoba. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że droższy, nie wiem, czy by się opłacało go kupić, ponieważ on jest maksymalnie cieniutki, taki, wiecie, bardziej do ozdoby niż do czegokolwiek innego. No ale fajny, taki jasno-różowy, pudrowy kolor, rozmiar 36. Dosyć luźny taki tutaj, z przewiązaniem, też się cieszę, że mi się go udało trafić. I to jest właśnie rzecz, której pewnie bym sobie nie wzięła w zwykłym sklepie, bo to jest coś, czego no nie będę nosiła jakoś super często, bo też nie zawsze jest na niego pogoda, nie zawsze do czegoś pasuje.
ale w takiej cenie właśnie, żeby sobie parę razy ubrać za 4 zł, to jak najbardziej się opłaca. I jest to, mi się wydaje, że poliester na 100%. Patrzę, czy jest metka, ale nie, nie ma metki. Także niestety Wam nie powiem, ale wydaje mi się, że to jest jakiś sztuczny materiał. Ale co jest dużym też plusem, to nie jest on jakoś super gniecący się, bo nie prasowałam go, nawet go po wypraniu nie powiesiłam na wieszak, żeby jakoś tak, wiecie, go bardziej nie pogiąć, tylko tak zwyczajnie powiesiłam, tylko żeby dosechł i nie pogiął się także super, bo nie będzie to mnie irytowało, bo nie jest, jak płaszczę się mocno wniotem, to wystarczy gdzieś tam niech dłużej posiedzieć w pociągu czy coś i nie wygląda to estetycznie. Kolejna rzecz jest to sukienka marki Dorothy Perkins w rozmiarze 36. Tutaj tak brzydko tutaj ta góra wychodzi, trzeba chyba jakoś podszyć, bo jest tak, ono, powinno być tak, mam nadzieję, że jak się będzie ją nosiło założone, nie będzie tak wychodziło. Taka z krótkim rękawkiem do kolanka, taka fajna długość, wiecie, czy jakiś wiatr, czy coś, nie będzie trzeba pilnować sukienki, żeby nie podwiało, bo jest dosyć długa. Całkiem fajna, spokojny kolor. Wiecie, tak jak pokazuję ją Wam po płaszczach, to aż ciężko mi o niej się entuzjastycznie wypowiadać, aczkolwiek bardzo fajna sukienka. Tylko wiecie, no w porównaniu z płaszczami, to aż człowiek ma wrażenie, że się zupełnie nie opłacała za 4 zł, skoro za 4 zł można kupić płaszcz. No ale wiecie, żartuję oczywiście. I jest ona 96% z bawełny, 4% z elastanu, także taka bawełniana sukieneczka na co dzień, fajna. No, płaszcz to nie jest, ale wiecie, i tak się opłacało mega. Na koniec Wam jeszcze pokażę kilka rzeczy do domu, które mam. Mam taki obrus ciemnozielony. Myślę, że on jest przepiękny. On tak na żywo, wiecie, co aż tak się nie błyszczy. Teraz patrzę w podglądzie, bo ja mam tutaj jedną lampę, tutaj drugą i wiecie, i to się strasznie odbija. Na żywo nie jest aż tak błyszczący. Człowiek szeleści bardzo. Taki ciemno-ciemnozielony. Strasznie podoba mi się ten kolor. Nie wiem, czy już w tej chwili, ale no, planuję w przyszłości troszeczkę właśnie zmienić dodatki na zielone. I będzie mi bardzo, bardzo pasował. Także już, wiecie, przygotowuję się do tego powoli. Na razie mam obrus. On taki jest troszeczkę zasłonkowy, mam wrażenie, ten materiał. No ale jest to obrus. Podoba mi się, powiem szczerze, no ten kolor. Ten kolor to jest coś, w jaki kolor będę chciała iść w przyszłości. Także już mam obrus na razie. Mam też poszewkę dla mojej siostry. Pisała mi, że potrzebuje. Od razu udało mi się ją trafić właśnie taką dużą. To jest taki ciemno-szary kolor. Nie mój kolor, szczerze mówiąc, ale ona będzie zadowolona, lubi szary kolor. Kolejna rzecz jest to zasłonka beżowa, czyli taki maksymalnie klasyczny kolor, który chyba wszędzie jakoś tam w miarę będzie pasował. No i ta zasłonka też się bardziej błyszczy od lampy niż w rzeczywistości. Tutaj ma jeszcze żabki, także to będę musiała odczepić, ponieważ takich nie potrzebuję. Ale też taka, wiecie, przydatna rzecz. I to całe moje zakupy. Tak jak Wam mówiłam, jestem mega zadowolona z tych płaszczy i bardzo Wam polecam właśnie teraz zaglądanie w takie cięższe, bardziej zimowe rzeczy niż w takie typowo, znaczy w takie typowo wiosenne też, wiadomo, ale właśnie w te ostatnie dni, żeby sobie zawsze zajrzeć w te cieplejsze zimowe ciuchy, ponieważ one tak teraz nie schodzą w te pierwsze dni, ponieważ każdy już raczej woli, jeżeli ma więcej wydać, no to woli sobie kupić coś już na teraz, co będzie za chwilę nosił, niż kupować na przyszłość, na następny sezon, na jesień czy zimę. I te rzeczy prędzej właśnie dotrwają do tych ostatnich dni, kiedy kosztują już naprawdę grosze. Także polecam Wam wtedy zajrzeć nie tylko w rzeczy na teraz, na wiosnę, na lato i tak dalej, tylko po prostu sobie zajrzeć jeszcze w te zimowe, jesienne, no bo wiadomo, zima, jesień przyjdzie i wtedy będziemy mieli już przygotowaną garderobę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was też na mój Instagram, link w opisie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!